Retinopatia wcześniacza, w skrócie ROP, jest to choroba wynikająca ze zmienionych warunków dojrzewania oka, głównie siatkówki i naczyń krwionośnych, które w niewłaściwych warunkach utlenowania mogą przerastać i oddzielać siatkówkę, co może powodować znaczne ubytki widzenia, a nawet ślepotę. To uszkodzenie siatkówki powstaje w okresie okołoporodowym. Obecnie szacuje się, że retinopatia wcześniacza występuje u około 10-15% wcześniaków i u wszystkich dzieci urodzonych przed 28 tygodniem ciąży. I jest to najczęstsza przyczyna występowania ślepoty u dzieci. Im wcześniej dziecko przyjdzie na świat, tym większy obszar siatkówki zostaje nieunaczyniony. W przypadku wcześniejszego porodu dochodzi do uszkodzenia rozwijających się naczyń krwionośnych, a także do oddzielenia się unaczynionych i nieunaczynionych części siatkówki oka. Nieunaczyniony obwód siatkówki wytwarza markery, które aktywizują proliferację naczyniową i włóknistą. Linia, która oddziela część unaczynioną od nieunaczynionej, ulega wybrzuszeniu, w wyniku czego pojawiają się nieprawidłowe pęczki naczyń, które tworzą zwłóknienia. W konsekwencji dochodzi do podciągania i do odklejania siatkówki oraz do krwotoków. Im wcześniej przyjdzie dziecko na świat, tym większe jest ryzyko wystąpienia retinopatii. U wcześniaka, który przyszedł na świat zaledwie kilka tygodni przed terminem, występuje najczęściej niewielki fragment nieunaczyniony i nawet jeśli wystąpi u niego wczesne stadia retinopatii, to istnieje możliwość całkowitej regresji. Proces rozwoju choroby może ulec zatrzymaniu na dowolnym etapie. Jeśli retinopatię rozpoznamy we wczesnym stadium, to jest duża szansa na jej zatrzymanie, a nawet cofnięcie się zmian chorobowych. Niestety, może jednak dojść do odklejenia siatkówki i do całkowitej utraty wzroku. Na szczęście dotyczy to zaledwie 10% noworodków, u których ta retinopatia rozwinie się. U reszty zmiany udaje się cofnąć lub zatrzymać. Rozwinięciu retinopatii sprzyja tlenoterapia, której poddawane są praktycznie wszystkie wcześniaki. Poziom tlenu w ich przypadku powinien być utrzymywany na takim poziomie, aby saturacja, czyli wysycenie hemoglobiny tlenem było wystarczające. Mniej więcej jest to poziom tlenoterapii 30-40%. Maluszki umieszczone w cieplarkach podłączone do respiratorów narażone są na długotrwałe przebywanie w atmosferze wysokotlenowej. Dlatego ważne jest, aby właściwie stosować tlenoterapię do potrzeb dziecka. Leczenie w pierwszych dwóch fazach retinopatii nie jest konieczne, ale w przypadku dalszych faz stosuje się leczenie poprzez laseroterapię, krioterapię lub leczenie chirurgiczne. Pomimo wysokiej skuteczności metod leczenia, niestety może dojść do powikłań po leczeniu w późniejszym czasie, takim jak krótkowzroczność, astygmatyzm, jaskra wtórna, zes, małoocze czy późne odwarstwienie siatkówki. W czwartym i piątej fazie retinopatii rokowanie jest bardzo złe. Z badań wynika, że w tej fazie jedynie 9% dzieci ma prawidłowe widzenie, a aż 65% nie ma poczucia światła. Dlatego ważne jest, aby noworodki urodzone przedwcześnie często były kontrolowane okulistycznie. Jest to 4., 8. i 12. tydzień życia dziecka.